Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Rekin Biznesu. Słuchajcie, nie mam mega, mega optymistycznych wiadomości. Raczej chyba się trzeba przygotować do tego, że rynek idzie w drugą stronę. Chciałbym nagrać dzisiaj odcinek mówiący o tym, jak to widzą ludzie, jak to widzą różni, można powiedzieć, medialni obserwatorzy. I chciałbym powiedzieć jak ja to widzę, bo to jest kanał YouTube Erekin Biznesu, a więc moje tu indywidualne zdanie. Słuchajcie, no kiedyś były pytania jak wygląda BESA, jak wygląda zjazd, jak wygląda pęknięcie bańki. Myślę, że powoli, powoli możemy zauważyć, że coś, coś się dzieje w tym właśnie kierunku. Dzisiaj tytuł odcinka, czy e, kryptowaluty, czy to już koniec kryptowalut. No pewnie, pewnie e, większość osób, które wyprzedaje w panice myśli, że tak jest i pewnie większość e, osób, która pojawiła się tu na rynku kryptowalut miała zgoła odnie, odmienną e, koncepcję niż to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia i to, co dzieje się teraz. Słuchajcie, cały czas napływają wiadomości z Chin, z Hongkongu, że blokuje się dostęp do kryptowalut, że będą mogli z nich korzystać tylko bardzo majętni ludzie. Cały czas gdzieś jest napędzona psychoza, że kryptowaluty po prostu będą gdzieś ograniczane, że nie będzie można ich kupować, że będą po prostu przestaną w ogóle funkcjonować. Pokazuję wam dzisiaj ten tutaj coin market cap, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Większość mamy całą na czerwono, jedynie stable jak jakbyście mogli zobaczyć, są na zielono, bo one trzymają cały czas. Stały poziom w okolicach 1 dolara, ale chciałbym Wam pokazać i oprzeć się na artykule twórcy, można powiedzieć, e kryptowalut, bo ja uważam, że Vitalik Buterin e jest jakby twórcą e kryptowalut, bo jest osobą, która. Którą znamy i wiemy, co sobą reprezentuje, to nie jest Satoshi Nakamoto, który wymyślił bitcoina. Ktoś by powiedział, że to on jest twórcą kryptowalut. Ja myślę, że po cichu. Można by było nazwać tak Vitalika Buterina, który stworzył po prostu Ethereum i który ulepsza je i chciałbym żebyście zobaczyli jak on odnosi się do tego co dzieje się na rynku kryptowalut. Artykuł jest bądźcie ostrożni wszyscy i w ekskluzywnym wywiadzie Buterin Vitalik mówi o krachu na rynku i obecnego stanu branży kryptowalut. Mówi, że stracił dosyć sporą część majątku no bo wiadomo jego majątek jest Opisywany czy wyznaczany w kryptowalutach. Tak? Porównując obecną sytuację do bańki, stwierdzając, spier że to, kiedy ostatecznie pęknie, nie jest niezwykle trudne do przewidzenia. Mogło się to skończyć teraz, dodał. Po czym kontynuował sugestię, że może się to skończyć w ciągu kilku następnych miesięcy. I zaznacza to, co jeżeli ktoś w ogóle zajmuje się historią kryptowalut, no to wiemy, że mieliśmy trzy takie duże bańki na kryptowalutach i dość często powodem, dla którego do nich dochodzi, jest to, że ma miejsce jakieś wydarzenie, które po prostu pokazuje, że tej technologii jeszcze nie ma. I Buterin tutaj mówi, że kryptowaluty to nie zabawka, a porównuje obecną sytuację z ostatnią bańką 4 lata temu, stwierdzając: wydaje się, że kryptowaluty są bliskie gotowości do wejścia do głównego nurtu w sposób jaki nie były jeszcze 4 lata temu. Kryptowaluty nie są już wyłącznie zabawką. Dokładnie, moi drodzy, chciałbym wam uświadomić pewną rzecz. Mówię to na moim kanale już od dawna i na moim kanale zawsze, jak pojawiają się komentarze, to stwierdzają, że ja chłodno do czegoś pod, podchodzę, że ja patrzę za bardzo realistycznie, że ja nie obiecuję tu złotych gór i nie mówię o jakichś rzeczach, na których możecie posłuchać na innych kanałach. Nie mówię, że to są rzeczy złe, ale ja nie namawiałem tu nikogo, nigdy nie napędzałem niczego i nie mówiłem, że ktoś zostanie tu miliarderem, milionerem, a Odnosząc się do pewnych rzeczy, które się słyszy gdzie niegdzie na niektórych kanałach, na których się promowało niektóre projekty kryptowalutowe i mówiło się, że będą rosły po 100 razy, czy nawet po 1000 razy, no wydaje mi się, że trochę była to gra e, i granie takie trochę z dynamitem, z laską dynamitu, która była już zaczęła powoli odpalać ląd. E, chciałbym dzisiaj też uspokoić wiele osób, bo. Na Discordzie u mnie zaczynają pisać osoby, które gdzieś mają troszeczkę strach w oczach. Sam jestem, powiem wam szczerze, zaniepokojony trochę tą sytuacją, która się pojawiła na rynku kryptowalut, ale tak jest, moi drodzy, tego się nie da uniknąć, że jeżeli coś się dzieje w tu w kryptowalutach, dzieje się to nagle można powiedzieć i po diable, tak? Czyli następuje jakieś odpalenie, coś zaczyna ostro lecieć w dół i wtedy zaczyna się totalna wyprzedaż. To jest tak jak my czekaliśmy w tym roku na tak zwane FOMO, czyli kiedy ludzie zaczną kupować po prostu na obłędnie kryptowaluty, nie wydarzyło się to typowo, bo rynek rósł, 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 rósł ale nie rósł, to nie rósł gwałtownie. No, Bitcoin może, można określić, że rósł gwałtownie w pewnym momencie, wyskoczyła ta cena, ale później już to wszystko wyhamowało i ceny rosły po 5 razy, po 6, po 10 razy. Moim zdaniem, 10 razy mógł ktoś zarobić, inwestując na samym początku roku, na przykład. 2021. Uważam, że były to ogromne pieniądze do zarobienia i ogromne pieniądze do zgarnięcia. Chciałbym Wam również powiedzieć, że jeżeli ktoś pojawia się w świecie kryptowalut i odnosi się do tego w sposób taki, że jego inwestycja jest na długie lata, no to nie ma się czym martwić, moi drodzy leżą kryptowaluty u niego na portfelu, czekają po prostu na e, następny skok cenowy i wtedy będzie mógł zrealizować zamierzony zysk. A więc nie ma się czym, można powiedzieć, przejmować. Z drugiej jednak strony jest napędzanie pewnej psychozy na rynku, czyli straszeniem e, po prostu upadkiem kryptowalut, e, końcem kryptowalut. Ja już czytałem artykuł e, i to mówił Vitalik Buterin, że mm, tutaj to, to dalej jest że Bitcoin po prostu będzie musiał w pewnym momencie ustąpić drogi kryptowalutom, które będą zużywały mniej energii i które zmieniają się. Buterin mówi o tym, że jeżeli Ethereum przejdzie na proof of stake, to zmniejszy zużycie energetyczne o 99%. Mówi również o tym, że będzie o 100 razy wydajny że będzie o, sto, o 99% wydawni, wydajniejsze a, i będzie bardzo, bardzo, bardzo odmienione. Tak? Będzie po prostu konkurencyjne dla e, Bitcoina w tak wielki sposób, że jeżeli Bitcoin nie zmieni swojej koncepcji działania, będzie po prostu musiał gdzieś zostać w pewnym momencie z tyłu. Mówiłem to kiedyś, dawno, dawno temu na moim kanale, e, że e, król jest... E, czy król zostanie kiedyś obalony? Nagrałem kiedyś taki filmik, i wtedy e, wiele osób mówiło, pukało się w głowę i mówiło, że e, to nie jest możliwe, bo Bitcoin jest ojcem wszystkich kryptowalut. Tak, oczywiście, tak można by było to odnieść, i tak e, wiele osób e, przedstawia, ale powiem wam, że technologia, jaka pojawia się w świecie kryptowalut, naprawdę doprowadza do tego, że istnieją już naprawdę takie projekty, które no są tak energetyczno e, mało pochłaniające energii, że mogą po prostu w pewnym momencie e, wejść e, na podium i po prostu zeternizować e, Bitcoina. Myślę, że Buterin mówiąc e, i i pewne rzeczy e, przedstawiając właśnie myśli o tym, żeby e, być kryptowalutą numer 1, że Ethereum po zmianie, jaka ma nastąpić, która cały czas e, następuje, tak? bo wiemy, że e, to już miało być, że to miało się wszystko udać e, zaraz na początku roku. Niestety cały czas e, są jakieś problemy. Ten gaz jest cały czas horrendalnie drogi na ERC-20. Słuchajcie, ja dzisiaj... Dla sprawdzenia przed moją audycją chciałem zobaczyć, ile kosztuje wysłanie USDT z giełdy Binance. Powiem Wam. I opłata, jaka jest za wysłanie USDT to jest 30 dolarów. Moi drodzy. To jest po prostu nie do pomyślenia. Gdybyśmy to przeliczyli na polskie złotówki, to jest 100 zł za jeden transfer. Moi drodzy, kiedyś, pamiętam, jeszcze całkiem niedawno, mówiło się, że Kryptowaluty to środek płatniczy, który ma obalić banki, które pobierają horrendalne opłaty za e, transfery międzypaństwowe, międzybankowe, e, opłaty różnego typu i rodzaju, e, które stosują. Niestety, moi drodzy, niestety, chciałbym powiedzieć, że e, Buterin mówi w pewnym sensie prawdę, że to jeszcze wszystko jest nie tak do końca zbudowane, jak powinno być, moim zdaniem. Dlatego, że te opłaty nadal są astronomiczne po prostu. Jeżeli my przesyłając e, z giełdy e, jakikolwiek stablecoin, czyli znaczy jakikolwiek, jeżeli chcemy przesłać USDT e, na inną giełdę, czy na portfel swój mamy zapłacić za to 30 dolarów, to myślę, że to jest po prostu nieporozumienie. Nieporozumienie, które sięga po prostu absurdu, takie jest moje odczucie. I dlatego ja uważam, że wiele rzeczy, pojawiających się w świecie, kryptowalut powinno zmierzać do tego, żeby właśnie działało na płaszczyźnie ograniczenia energii oraz zmniejszenia opłat. Moi drodzy. Mówiło się o tym, że adopcja kryptowalut jest dopiero przed nami, że wszystko to, co zacznie się, dopiero będzie się działo, dopiero wprowadzi wiele szereg nowych osób do świata kryptowalut. Ale zobaczmy, że ten świat kryptowalut, te sieci, wszystkie, które na, funkcjonują w obecnej chwili, nie dają rady po prostu. Nie dają rady obsługiwać tak małej ilości tych ludzi. A pomyślmy sobie, gdy ta ilość zwiększy się. Ogromnie, ogromnie, wiele razy więcej, tak. I naprawdę dzisiaj Sieci są zapchane, kosztują majątek. E, pewnie e, są jakieś tam, e, można powiedzieć, już e, inne łańcuchy powstają i inne rzeczy, które mają to zmieniać, ale powiem Wam, że zachwy zachwycając się BSC, kiedy powstało masa shitcoinów, kiedy powstają masa różnych. Mm, e, tych pól DeFi, tych platform DeFi, to ta sieć również kulała, również się wieszała, również nie dochodziły transakcje. Często po trzy razy trzeba było powtarzać jedną transakcję i opłaty wzrosły o 100%, moi drodzy. Jeżeli teraz byście spojrzeli, to kosztują to 32 centy, a jeżeli robiliśmy to w czasie takiego boomu, kiedy były te shitcoiny, kiedy były te platformy DeFi, mega, mega oblężone, kosztowały około 1 dolara, czyli to było, można powiedzieć, powiedzieć o 300% więcej. 3 razy więcej. Więc również uważam, że jeżeli będzie nastanie ta korekta na rynku kryptowalut, również pojawią się projekty, które będą oferowały coraz to bardziej ambitne rozwiązania w sensie przesyłu, transferu, opłat i tak dalej, i tak dalej. Kryptowaluty nie znikną, moi drodzy, bo pokazywałem wam artykuły, które są oparte. Banki, moi drodzy, skupują kryptowaluty i myślą o kryptowalutach jako o zabezpieczeniu oraz nowych inwestycjach dla swoich majątnych klientów. A więc to będzie się rozwijało, to będzie miało jakąś przyszłość, aczkolwiek nie może być tak, że powstają projekty bezwartościowe, które można powiedzieć tak naprawdę są głównowarte. No niestety tak jest. Wiele rzeczy w świecie kryptowalut po prostu musi umrzeć śmiercią, śmiercią naturalną, i to pokazuje, że w czasie tych baniek, w czasie tych zjazdów umierają pewne idee, a Odradzają się nowe po prostu pomysły. I myślę, że jeżeli nastąpi ten zjazd nowy, kiedy nastąpią teraz te wszystkie wyprzedaże, tych ludzi, którzy pozbędą się tych kryptowalut, bo oni byli tylko nastawieni na szybki zysk, na szybkie zarobienie pieniędzy, to myślę, że pojawią się nowe projekty, które będą oferowały o wiele, wiele więcej niż te, które są w, w, w dzisiejszych czasach, tak? w tej, w w tej teraźniejszości Również chciałbym wam powiedzieć, że skupmy się na tym, żeby przygotować się dobrze i Miejmy plan na działanie, kiedy nastąpi. Moment, gdzie będziemy mogli znowu wejść na nowo w nowe inwestycje. Obserwujmy rynek, miejmy rękę na pulsie i patrzmy to, co się dzieje. Oczywiście ja nie doradzam nikomu sprzedawać, broń Boże, kryptowalut ze stratą, i myślą taką, że sprzedam teraz, jeszcze spadnie i odkupię te kryptowaluty. Złudna nadzieja, moi drodzy, powiem Wam, że odkupywanie na spadkach nie jest e, dobrą rzeczą. Jeżeli ktoś ma i posiada jakikolwiek kapitał, to może ewentualnie dorzucić do worka, kupić gdzieś to na e, niższym pułapie i po prostu poczekać do wzrostu, sprzedać i wycofać te pieniądze z rynku z powrotem, tak? Ale nie radzę e, myśleć tak, że sprzedam, odkupię i, i, i się odbije. Często jest to mylna droga do tego, żeby stracić podwójnie e, swoje zarobione ciężko pieniądze. Tak jak ja mówię Wam, rynek kryptowalut na pewno się skurczy w jakiś sposób. Na pewno odejdzie stąd wiele, wiele, wiele osób, które czekały tylko i wyłącznie na shitcoinowy bonus, po prostu shitcoinowe zakupy, szybkie zrobienie pieniędzy. Nie wiem, czy będą teraz ci ludzie właśnie. Aktywnie uczestniczyli na swoich kanałach i dalej opowiadali o 100% czy 1000% wzrostach. Jak teraz właśnie oni opowiedzą o tym, czym się opierali i czym się sugerowali, mówiąc pewne rzeczy na swoich kanałach. Myślę, że tylko swoją bujną wyobraźnią, i dlatego powtarzam jeszcze raz wam e, dosadnie, żebyście zrozumieli. Nie słuchajcie głupich e, przepowiedni. Myślcie i miejcie swój plan. E, Każda rzecz, każda inwestycja opiera się na pewnych wyliczeniach i pewnych zyskach i stratach, i to wy musicie sobie dokładnie wyliczyć, w którym miejscu macie się znaleźć, a w którym miejscu macie opuścić rynek. To tylko od Was zależy, moi drodzy, bo jesteście indywidualnymi osobami i to Wy decydujecie o Waszym kapitale i o Waszych zakupach. To tyle, chyba, na dzisiaj. Eee, mam nadzieję, że za chwilę pojawi się zielona droga na kryptowalutach, za chwilę odbijemy od tego trendu spadkowego, że to nie jeszcze jest ta typowa pęknięta bańka, która zjedzie maksymalnie do samego dna i wtedy dopiero będzie jakiekolwiek odbicie. Trzymajcie, mówię, kryptowaluty, które kupiliście gdzieś na górkach, nie sprzedawajcie ich ze stratą, bo to jest tylko i wyłącznie głupota. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć, z tej strony jakim Biznesu.